Cześć, witam na moim kanale, ja jestem Deprawy, a to kolejne spotkanie z Lumberjack Dynasty. Witam i zapraszam po praktycznie miesięcznej przerwie w nadawaniu na moim kanale. Odcinek ten oglądacie prawdopodobnie w niedzielę 16 sierpnia 2020 roku, jeżeli ktoś ogląda w dniu premiery. Wczorajszy odcinek miał być dzisiaj, ale z racji, że udało mi się nagrać także Lumberjacka, żeby już nie mieszać za bardzo, jak powiedziałem. Znaczy, inaczej. Po prostu tamten odcinek już opublikuję w sobotę. W Lumberjacku zazwyczaj widzieliśmy się w soboty. Dzisiaj się widzimy wyjątkowo w niedzielę, ale raczej zostaniemy przy tej sobocie. Od przyszłego tygodnia mam nadzieję, że wróci wszystko do swojego harmonogramu. Powiedzmy. Przypominam jednak to, o czym mówiłem we wczorajszym odcinku, że w ostatnim tygodniu sierpnia może być również problem z publikacjami. No bo wyjeżdżam prawdopodobnie znowuż, także znowuż mnie może nie być. Pozmieniało się trochę w Lumberjacku. Omówimy sobie wszelkiego rodzaju aktualizacje, zmiany, które zaszły. Przede wszystkim ku mojej uciesze wbijam sobie tutaj po tak długiej przerwie do Lumberjacka i co widzę? Jest polski. Jest polski, moi drodzy, jest polski. Lokalny inwestor, kup deski lub stwórz i wysusz własne. Użyj desek do odbudowy domków letniskowych dla Jamesa. To wiemy, co mamy robić. Tajemnicza zielarka, możesz wrócić do Lili. Aha, zielarka, tam trzeba było zebrać 50 grzybów. Ja sobie tu trochę pobiegałem poza odcinkami, mam 62 grzyby. Wcale nie było ich tak trudno, je tak trudno znaleźć. Nie zajęło... Ty, chowaj tą piłę, chłopie. Nie zajęło mi to wcale tak dużo czasu. Coś mam wrażenie, że po tym update'cie jakby mi trochę mocniej ladżyło. Czy ja mogę sobie coś ugotować? Dobra, zrobimy sobie od razu rybkę w sosie. A co się będę? Dawaj mi tą rybkę w sosie, może się nam przydać. Książki kucharskie, no... Miodowe lody, o kurwa. Unikalnych przepisów nie mam, mikstur ziołowych też nie mam, ale ta zielarka chyba miała mi dać jakieś przepisy, nie? Czy nie? Wyjątkowo sobie pojedziemy samochodem. Mam na dzień dzisiejszy kilka rzeczy do zrobienia i pokazania wam. Może tak, zrobimy tak. Najpierw pojedziemy sobie do tej zielarki. Albo nie, jeszcze inaczej. Wróćmy sobie na chwilkę jeszcze na ten balkonik, bo z niego będziemy mieć piękny widok, ale tym razem sobie pójdziemy na pięterełko i z pięterełka będziemy na niego patrzeć. Proszę bardzo. Tak, co byście mieli fajny widok, a ja wam... jejku, jak mi się podoba ten widok z balkonu. Zresztą w Farmers Dynasty, w którym się też spotkamy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Nie, sorry, w przyszłym tygodniu będzie prawdopodobnie OMSI. Przecież. Nie wiem, czy w tym tygodniu nie powinien być OMSI, w sensie... Bo nie wiem, czy Farmers Dynasty nie był jako ostatni opublikowany w sobotę, ale... no na OMSI potrzebuję trochę więcej czasu, a tutaj tak w zasadzie mogę sobie przysiąść tak na totalnym spontanie. Dobrze, a więc tak, aktualizacja nie wiem z którego dnia, ale prawdopodobnie, znaczy na pewno z lipca. I mamy tutaj dwie nowe maszyny. Nowa maszyna do sadzenia nowych drzew oraz druga nowa maszyna do usuwania pniaków drzew. Co, no nareszcie zostały one dodane, no bo fajnie, wycinamy lasy i tak dalej, ale jak tworzyć takie lasy, nie? Teraz już możemy. Możemy także pozbywać się pniaków z drzew, czyli w zasadzie... No bardzo fajnie, tylko trzeba mieć jeszcze do tego odpowiednie maszyny. Dobrze, i teraz tak, za pomocą sadzarki można teraz wysadzać cztery różne sadzonki drzew. Dąb, świerk, brzoza, sosna. Jak będę się zatrzymywał i jąkał trochę, ja mogę tutaj się troszkę pojąkać, no bo nie dość, że nie jestem
przyzwyczajony do nagrywania odcinków. Zdążyłem się od tego odzwyczaić. Tak, można się od tego odzwyczaić. Ale z największą kurczę piórko przyjemnością po takiej przerwie wracam. Ale nie powiem, że się nie zasapię, jak tyle gadam. Chociaż w tym czasie też gadałem dużo, ale... no. I dodatkowo jeszcze mam tutaj przetłumaczony changelog z języka angielskiego na polski przez tłumacz, no bo ja bym to tłumaczył tutaj jeszcze dłużej. No i muszę sobie to z polskiego na polski, tak żeby wam nie czytać tego tak jak tu jest, że za pomocą sadzarki można teraz wysiać, no bo sadzonek się nie sieje, tylko sadzi, tak? No. Także mamy cztery sadzonki. Dąb, świerk, brzoza, sosna i możemy sobie takie właśnie drzewka sadzić. Każde drzewo potrzebuje pewnego miejsca do posadzenia, no wiadomo. Sadzonki drzew można kupić na targu. Stoi tam NPC, czyli sztuczna inteligencja o imieniu Eric, który sprzedaje je i codziennie jego, powiedzmy, artykuły, które on sprzedaje, są odświeżane. Codziennie ma co innego. W ten sposób możesz stworzyć własne obszary leśne. Funkcjonalność ogrodnictwo. Nowe narzędzia: łopata, grabie, konewka, nasiona do ogrodnictwa. Są one w dziale inne w spisie. No to wiadomo. Mamy to co w Farmers Dynasty, czyli łopata, grabki, konewka i możemy sobie teraz hodować kwiatki. Należy pamiętać o tym, aby gleba była odpowiednio wilgotna, wtedy kwiatki będą szybciej rosły. Te kwiatki oczywiście można zbierać, sprzedawać, czy tam dawać swojej kobicie. W miarę rozwoju gry kwiaty mogą być przekazywane kobietom w celu zwiększenia sympatii, z wyjątkiem słoneczników, które są droższe i przeznaczone wyłącznie do sprzedaży. Czekajcie, są tu gdzieś wypisane? Tak, są. Dodano cztery różne kwiaty, wszystkie z odpowiednimi fazami wzrostu oraz w tym także zwiędłe, no, jeżeli by nam się ich nie udało wyhodować, bo susza i te sprawy. Albo koronawirus by je dopadł. Dobra, tak pół żartem, pół serio. I są to kwiatki. Tu jest coś ewidentnie źle przetłumaczone, ja przeczytam tak jak to mi przetłumaczyli. Kosmos, skowronek, nagietek, słonecznik. No nagietek, słonecznik mogę się zgodzić, ale o skowronku i kosmosie to ja pierwsze słyszę o takich kwiatkach. No ale okej. Dodano odpowiednie narzędzia, animacje dla ogrodnictwa. Dodano odpowiednie tekstury gleby dla ogrodnictwa. Tylko trawiaste tereny mogą być przekształcone w ogród. Czyli jak ja mam tutaj sobie taki kawałek jakiegoś piasku, kamieni, skał, żwiru, nie mogę sobie tam kwiatków posadzić. Tylko i wyłącznie, czy też posiać, kwiatki się sieje, tylko na takich trawiastych terenach. Ule w pobliżu pomagają w lepszym rozwoju kwiatów. Kwiaty można sprzedawać. Tak, widok inżyniera, czyli ten po prawym przycisk, jak przyciśniemy prawy przycisk myszki, mamy ten widok inżyniera. No i tam mamy stan kwiatków, można sobie go podglądnąć. Ładne kwiaty dają codziennie kilka punktów społecznych. Sąsiedzi cenią sobie styl graczy. Czyli warto jednak jakiś tam taki ogródek mieć. No i właśnie, te nowe kwiaty. Kosmos, skowronek, nagietek, słonecznik. Wiemy, że trzy, te pierwsze można dać swojej kobiecie potem. Natomiast słonecznika, no nie, no jak podrywać kobietę na słonecznik? Bez jaj. Jak widać, jest tu sporo nowych treści, nowe questy, nowe maszyny i wyposażenie, cztery nowe kwiaty, wiele więcej. Tak, i druga aktualizacja, która weszła zaraz po tamtej, znaczy zaraz po tamtej. Po prostu dwa update'y były w tym czasie. Dzisiaj mamy małą aktualizację, która naprawia kilka irytujących błędów. Oto podsumowanie poprawek. Wcześniej nieaktywne punkty zrzutu wody znajdujące się w świecie gry są już teraz aktywne. Zrzucane tam kłody będą unosić się w kierunku tartaku. Mamy tutaj takie zrzuty, punkty zrzutu, jak tutaj na przykład. Tutaj, tutaj. Tu możemy sobie zrzucić kłody do tych rzek, tutaj. I one dopłyną tutaj do naszego tartaku. To jest ten pierwszy punkt zrzutu podstawowy, który był jedyny aktywny. W tym momencie mamy już wszystkie punkty
aktywne na mapie, no i oczywiście będzie trzeba sobie zaczekać, aż te kłody dopłyną do tartaku, ale myślę, że lepsze jest to niż jeździć po całej mapie z drugiego końca mapy z tymi kłodami, nie? Wcześniej, dobra, to już mamy. Kłody zrzucone do wody pomiędzy punktami będą doganiać się i pływać również w kierunku tartaku. Tylko kilka odnóg rzeki lub wód stojących nie może być wykorzystywanych do zrzucania kłód. Na przykład tutaj, no tu woda stoi pewnie, bo to jest jakaś zatoka. Tutaj, no oczywiście jest nie dość, że za wąsko, no to też pewnie woda tak nie za chętnie płynie i tak dalej. No także, ale tutaj ta generalnie, ta główna rzeka, powiedzmy, jak najbardziej możemy sobie tam zrzucać kłody i one dopłyną prędzej czy później do naszego tartaku. Czekajcie. Kłody położone dalej od młyna pływają znacznie szybciej. Dalej od młyna. Gdzie mamy młyn? Tu jest młyn. Nie. Tu jest młyn. Nie. Gdzie jest młyn? Nie mam pojęcia. Może chodzi o tartak, a nie młyn. Dobra, tego nie będę czytał, bo tutaj nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Kłody na tych ścieżkach wodnych zapisywane są poprawnie i w 100% kompatybilne. Czyli jak wychodzimy, robimy sobie zapis gry, nie musimy się przejmować tym, że te kłody nam gdzieś znikną. Naprawiono błąd, który pozostawiał sprzedane materiały budowlane w magazynie. Naprawiono błąd wykorzystujący punkty społeczne, który powodował losowe zwiększanie i zmniejszanie ilości punktów społecznych. Polerowanie i ulepszanie terenu koryt rzecznych, kilku drzew i innych obiektów świata. Polerowanie? Nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie to by było na tyle z aktualizacji. Dobra. Do tej tajemniczej zielarki sobie będziemy jechać. Gdzie ona jest? Ona jest gdzieś tam. Czy po drodze mamy jakiś sklep? No bo od razu byśmy sobie zahaczyli, żeby móc sobie zakupić łopaty, grabki i tak dalej, bo co, bym sobie coś wsadził, nie coś, nie coś. Dobrze, czyli jedziemy tam. Sklep budowlany do odbudowy malowania, to nie. Tu mamy wielobranżowy. No dobra, to podjedziemy sobie tutaj. Też tam to w zasadzie mamy rzut pantoflem, moglibyśmy się z buta przejść. Ale po co? Ale po co? Kurczę, autentycznie, coś mi mocniej laguje, ale może to dlatego, że jestem właśnie tutaj na terenie tej farmy swojej. Ja też w Lumberjacka grałem ostatnio, czyli, znaczy ostatnio, ostatnio w Lumberjacka grałem, jak nagrywałem dla was odcinek poprzedni, także no dawno, dawno, dawno temu mówię, nawet się zdziwiłem, że jest tu język polski, bo chyba nie było z tego, co ja pamiętam. Zresztą miałem język angielski, jak to wbiłem, tylko sobie go zmieniłem na polski, także możliwe, że gdzieś tam jeszcze jakiś update był jeden w międzyczasie, który ja z niewiadomych mi przyczyn bym pominął. Dobra, wjedziemy sobie tu do niego. Siemano. Jack. Hello there. Welcome to my store. Okay. Co masz, słyszałeś? What are you selling? Bit of this. So, what do you have in your store? O to mi chodziło. O właśnie. Widzę, że nie wszystko jeszcze jest przetłumaczone. Co ty masz, tylko drona? Posrało cię, gościu. Narzędzia. Piła łańcuchowa, wędka. Co to jest? Grzyby w stylu nizinnym. O kurna chata, jakie fajne. No dobra, w każdym bądź razie, jaki ten samochód jest upierdzielony. Przecież to wstyd aż takim jeździć. Ty, to ja muszę tam do tamtej kobitki, jak będę jechać, to ja muszę sobie gdzieś dalej stanąć, bo przecież ja nie podjadę do niej takim upierdzielonym samochodem, nie? No dobrze, w każdym bądź razie jedziemy. Jak tam mamy jechać? Prosto, w prawo, w lewo i w drzewo. I dojedziemy. Ok. Prosto. Tutaj będzie w prawo. Czy tu jest jakiś sklep?
z maszynami? Nie, ale tak wygląda, jakby miał być. Aha, faktycznie, tu jakby coś budowali, czy coś tego. No dobra, fajnie, nawet mi się takie coś podoba. Że niby tam coś będzie kiedyś, a teraz jeszcze nie ma, tak? No okej, okej. Fajnie, przynajmniej ja to tak rozumiem. Aha, w zasadzie to ten jeden ze znaczników nie jest nam potrzebny. Ten tam się nawet nie popatrzył, czy coś jedzie, czy nie. Jedzie tak na pewniaka, siup. Proszę bardzo, co to tam jedzie jakiś? Co jeszcze będę chciał w dniu dzisiejszym zrobić? Z tego co pamiętam, nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, mam do sprzedania takie płyty paździerzowe zrobione. O kur, tu jest most rozwalony? Naprawdę? Shit. Aha, to jest ten inwestor. Kurna, tu mają rozwalony most, naprawdę. To jak ja mam tam dojechać do tej biednej kobity? Naokoło? Tak naokoło? No dobra, no to jedziemy. No bo cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, tam nic nie jedzie, tu wolne, to jedziemy, nie zastanawiamy się. Widzimy tutaj jeszcze parę błędów, na przykład w prawym dolnym rogu tempomat włącz i napis ucięty, po prostu tłumaczenie na język polski z angielskiego. Cruise control, no cruise control jest krótszy niż tempomat włączony, także no się to po prostu nie mieści, wystarczy to przesunąć, ewentualnie przesunąć trochę w górę i zrobić jedno po drugim, tempomat włączony poniżej, tempomat wyżej. To jest kwestia kosmetyczna, także i tak fajnie, że już ten język polski w końcu jest. Ja się bardzo z tego tytułu cieszę. A wreszcie będziemy coś rozumieć. Dobra. Jest zupa z bobra. Teraz tak, aha, tu mamy ten sklep z materiałami budowlanymi, obok którego mamy przejechać. I jedziemy tam, gdzieś trzeba skręcić w lewo potem. Z tego co ja sobie już kurczę piórko zdążyłem zapamiętać, ale chyba to ma być taka jakaś droga właśnie, chyba ta, dokładnie. A to taka z kocich łbów, fajnie. Szkoda, że tamten most nie jest odbudowany. A tu w ogóle jakieś, zobaczcie, takie słupy. Jakby tu miała być w przyszłości taka kolejka linowa, nie? No, byłoby ciekawie, nie powiem, że nie. Dobra, wiecie co, ja sobie tu zaparkuję. Czekajcie, nie, może nie, bo będzie siara, jak przyjedzie mnie coś odholować. Ale też będzie siara, jak ona zobaczy, czym ja tu przyjechałem. Także, żeby nie robić wiochy we wsi. Jeszcze większej niż jest, kurna. Ale krajobraz, tu wodospad, a tu te supy. Normalnie aż muszę fotki zrobić. Dobrze. Idziemy do niej z tymi dzipkami. No, kobito. Did you find the mushrooms I need? Yes. I think these mushrooms will be fine. Great. I am impressed. Samemu chomory. Here's the little something I promised you. Thank you very much. My pleasure. Come and visit me anytime. I'll be glad to see you. Oh. I may have other tasks for you, if you don't mind. I'm glad you taught me something about mushrooms. Can you teach me anything else? Sure. I know a lot about herbs and other plants, but I need to prepare these mushrooms first. But please, do come back later. Hmm. Nowy przedmiot, 5 słoików miodu. Mhm. Co tam jeszcze masz dla mnie? No. 250 punktów społecznych, no fajnie. A co ty mi tam dałaś jeszcze? Lili? Jest, mam książkę kucharską o gotowaniu grzybów, ale ja już jej nie miałem? Ty, co ty mi obiecałaś? Hi Lily, how are you? Nice to see you. Anything I can do for you? I'd like to do some business with you. Sprzedaje? What exactly do you sell? Sure, what do you need? O kurde, ona coś sprzedaje. Truskawka. A gdzie ona ma te grzyby?
Ona ma ten miód jeszcze. 16. Patrzcie, ja mogę sprzedać za 16, ona sprzedaje za 24. No ciebie chyba kobito posrało. Dobra, nie będziemy z nim handlować, bo to jakaś oszukantka jest. Gdzie ty jesteś? Hi Lily, how are you? Nice to see you. I hope you don't feel too lonely out here. Well, sometimes I do, but not at the moment. Nice of you to come and see me anyway. Dobra, no to jak czujesz się samotna, gotta go. To... Bye. Pa, pa. Dobra, pozwolisz, że ja pójdę sobie tutaj na skróty jednak. Piękny krajobraz, tu jest pięknie. Tu jest pięknie. Dobra, tylko teraz, żebym kurna nie pojechał tam z powrotem. Zahaczymy sobie tutaj od łazu o ten sklep. Potem tam podjedziemy. Zobaczymy, czy mają gdzieś dla nas... O, właściciel brak. No to od kogo ja mogę go odkupić niby? Jak nie... Jak to jest bezpański teren. No nie wiem. Ale może się kiedyś dowiem. W każdym bądź razie jedziemy, bo musimy... Chcę znaleźć po prostu te... łopaty, grabki i konewkę. Żebym mógł sobie te kwiatki hodować. No bo nie dość, że te punkty doświadczenia... Znaczy, sorry, nie punkty doświadczenia, tylko socjalne. To jeszcze... O, patrzcie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Ciekawe, czy będzie można się nią kiedyś przejechać. Mam nadzieję, że tak. I podjedziemy sobie jeszcze zobaczyć te nowe maszynki. Czy to tutaj gdzieś jest ten sklep z maszynami? Nie, tu mamy gas station. Dobra, tu mamy station benzynowe. Czekaj. Tu musimy chyba jechać, przynajmniej ja to tak rozumuję. Co to jest tutaj? Co to tam jest? To coś jest oznaczone na mapie? Nie. A, tu jest taki parking zrobiony nawet do sklepu, patrzcie. Zaparkujemy tak humanitarnie. Już mamy tak upierdzielonych samochód, to chociaż zaparkujmy normalnie, żeby nas nie wytykali palcami. O, siemano. Hi there. Can I help you? Oczywiście, no przecież... A zapytajmy, co tam. My customers like sweets. Cakes, coffee. That's what I sell mostly. If you have any fresh fruit or honey, I'm happy to buy anything you can spare. Also, if you have any of those herbal potions, which were such a hit here last year, I will gladly buy them as well. Czekaj. Ona o miodzie mówiła. To za ile ty ode mnie kupisz? 16. A sprzedaż za 24. No to ciebie chyba naciągaczko jedna coś pogrzało. 9, a tu mogę kupić za 6 rybkę. Dobra, kupię sobie rybkę, bo i tak sprzedam z zyskiem. Mleko też sobie kupię. A jak nie, no to se kurna zjem, nie? Inne, co tam masz? Książka kucharska z tym miodem cholernym. A nie masz łopaty, grabek, cokolwiek? Kosiarka, piła łańcuchowa. No nie ma nic, no to... Dobra, no to... Nie to nie. Łaski bez. Łaski nie robi, że sprzeda. Teraz tak. Podjedziemy sobie tutaj do tego sklepu i... Tam obok w zasadzie mamy ten... punkt z... maszynami. Czy ja tu tędy jakoś przejadę? Bo nie sprawdziłem tego. No ja, tylko nie w te mańkie. To tam bardziej. Jakie tu fajne domki. Jeżeli chodzi o zadania, no nie mamy nic ciekawego. Bo tak w zasadzie jedyne co mamy, no to zobaczcie. Znajdź zagubioną owcę. Czyli... Fajne zadanie, ale za dużo pierdzielenia z tym. Naprawić budynek bym komuś mógł, ewentualnie coś tam, nie pamiętam co tu jeszcze było. Ale biegać za tymi owcami to mi się nie chce, przynajmniej nie dzisiaj. Tędyk przejadę, spróbujemy. W ryj mi nikt nie da chyba.
No, kobitko, bo cię rozjadę, także uważaj. Szkoda by cię było. Tak, jadę, a nie wiem, czy dojadę. No, podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Znaczy, do Mrągowa, sorry. Kurna. Mam nadzieję, że dojadę tam, tak trochę naokoło, ale chyba powinienem dojechać, co? Ale tutaj też jest pięknie, także nawet dobrze, że zboczyłem z kursu. O, tam jakiś ten. Się wczytać nie chciało, ale... Ja pierdził siam. No nie. To się zakochać można w tych terenach. I niech ktoś mi powie, że Lumberjack jest gorszy od Farmers Dynasty. Ups, kurna, ale bym tu na czołówę ładnie wyleciał. Co to jest? A, to jest ta skocznia. Udał nam się ten skok w końcu, czy nie? Dobra, może kiedyś indziej sobie skoczymy. Ciekawe, mogę sobie klapnąć klapen dupen na ławkę? Mogę. I co mi to da? Nic mi to nie da, więc wstajemy. Znaczy, da mi to tyle, że będę sobie odpoczywał. Roman, a gdzie jest Eryk? Hello. Come closer. I'm sure you'll find something you like. Nie będę podchodzić bliżej, bo mamy zachować dystans społeczny. Spierniczaj, gościu. No patrzcie, nikt nie ma tych cholernych grabek. Żodyn. Dobra, ale jak już tu jestem, to sobie rybkie kupię. I mleko sobie kupię. Od niego mogę kupić za 10, to skondensowane. Dobra, ale nie będę kupować. Dzipki, no ale z dzipków nie mam co robić w zasadzie. Na razie, także... Ty! A where is Eric? Weź mi, gościu, powiedz. W którym sklepie nas jeszcze nie było? Tu? I tu, tak? I tu. Kurde, sporo jest tu tych sklepów. Dobra, w każdym razie tą część, powiedzmy, wschodnią mamy sprawdzoną. Tutaj nigdzie nie mam tych łopat, grabków i tak dalej. Jedziemy teraz do sklepu z maszynkami. A ten sklep z maszynkami był gdzieś właśnie tutaj. Dobra, o panie, takie wyprzedzanko to troszeczkę nieładnie, ale dobra. Zajeżdżamy. No nic, na razie na pierwszy rzut oka nie widzę takich maszynek. Tutaj jest bramka? Naprawdę? O kurna chata, dobra. Tutaj widzę, że się nic nie zmieniło. Ewentualnie może nam coś doszło do zakupu, oprócz tamtych nowych maszyn, których jeszcze nie zlokalizowałem. Ty, no ale nie ma ich. Ja mam w ogóle dobrą wersję gry? A jest jakiś inny sklep z maszynami? No nie. A nie, tu jest jeszcze. Tam jest jeszcze. Może tam. Aha, właśnie. Czekajcie, czekaj. No, skrzynka z płyt wiórowych. A nie, skrzynka płyt wiórowych. To chyba to, co mam na sprzedaż. No dobra, w każdym bądź razie nie widzę tu nowych maszyn. Możliwe, że są w tamtym drugim sklepie. Zobaczymy, jak sobie pojadę je sprzedać. Spacja? A co się tutaj zrobić z spacją? Sprzedaj stary... A nie, enter. Sprzedaj stary pick-up. Naprawdę? Wow. No wymieniłbym go na jakiś nowszy model, ale... Na razie by się trzeba zająć jakimiś innymi... bardziej priorytetowymi wydatkami niż wymiana pick-upa. No, na przykład ten czerwony mi się zarąbiście podoba. Nie, to nie tu. Następny zjazd. Wow!
Kurna, no jakbym nie popatrzył, kto to jedzie, to bym stwierdził, że to jakaś blondyna. No bo on tak jechał, jak jakaś blondyna, autentyk. Dobra, zaparkujemy sobie tym pick-upem oczywiście na swoim miejscu i szybciutko polecimy zobaczyć do tartaku, co tam jak tam. Siup. Tutaj już wjeżdżamy? Tutaj wjeżdżamy. Jo, dobra, teraz tam trzeba ładnie ciofnąć. A jest ten problem, to mnie wkurza tu w Lumberjacku i w Farmersie, że się, kurczę, piórko nie da w środku obrócić do tyłu. Szczególnie w Farmersie jest to irytujące, jak w zasadzie potrzebujemy, potrzebujemy, żeby musimy się obrócić, żeby zobaczyć zaciągnik, co tam jak tam. Jak idzie nam jakaś orka czy coś. No dobra, roślinki sobie rosną, niech se rosną. Nie wiem w zasadzie już nawet, co tam miałem wsadzone. By trzeba w ogóle, kurna, można by te drzewka powycinać, tylko najpierw muszę mieć pewność, że da się wsadzić, bo w sumie mógłbym je tu wyciąć i wsadzić. A co? Dobra, tutaj się nic nie zmieniło, paletki nie mamy. Sylos na zrębki. A gdzie my mamy paletki? Wilgotność 80%. To jeszcze, o właśnie, tutaj mamy jeszcze 7 płyt wiórowych. Załadowane mam 6 i tutaj jest 7, powiedzmy, na tym. Jeszcze mam 7 oprócz tej prawdopodobnie. Także mamy tutaj troszeczkę tego, tych płyt wiórowych do wywiezienia i ja je sprzedam, bo one mi się przynajmniej na razie nie przydadzą. A jak mam już ten samochodzik od tego inwestora, to ja sobie go wykorzystam też troszeczkę do swoich celów. Do swoich celów i sprzedam sobie. A co? Rynek produktów drewnianych. Dobra, i gdzie my mamy jechać? Nie wiem. Aha. Tu wyjeżdżamy w prawo, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Nie. Tu wyjeżdżamy w lewo, w lewo, w lewo, w drzewo i tam. Okej. Okay. Dobra, to sobie przejedziemy tędyk. Nie, tędyk nie, bo mi się nie zmieści maszyny. Kurna, zapomniałem, że to nie jest buggy jakieś, ani nic. No dobra. To śmigamy do tego sklepu. W ogóle teraz dopiero widzę, że ten model jest do poprawy. On ma źle kierownicę usadowioną, zobaczcie. Ewentualnie te zegary powinny być bardziej przesunięte w lewo, bo po pierwsze nie widzę kontrolki od prawego kierunkowskazu. Nie no, w ogóle to jest... Nie, to jest do poprawy, zdecydowanie. Szkoda, że te zegary nie są też, powiedzmy, symulowane. Nie mamy wskaźnika prędkości, który by nam pokazywał, z jaką prędkością jedziemy. Nie mamy kontrolki paliwa, który by nam pokazywał... Znaczy wskaźnika paliwa, który by nam pokazywał, w jakim stopniu mamy zapełniony bak. No także, kurczę piórko, to mi się akurat nie podoba. Nie wiem, jak się sprzedaje to drewno, bo znaczy w ogóle nic nie wiem, jak tu się sprzedaje, oprócz samochodów już teraz. No bo jeszcze nie sprzedawałem żadnych ani kłód, ani nic. Także jest to pierwsze w zasadzie taka sprzedaż. Uciekaj, bocianu, bo cię przerobię na mielone. Dobra, chyba tu się wjeżdżało, tak? Tak, tu się wjeżdża. Okidoki. Teraz tak, gdzie to się na litość boską sprzedaje? Coś tu się jakby troszeczkę pozmieniało. Chyba. Albo mi się wydaje. Tutaj pewnie możemy sprzedać tak, korę zrębki. A to, jak rozumiem, pewnie no tutaj.
Rynek kłód i desek. Aha, no dobra, to jest ogólnie to miejsce, tak? A to mogę sobie tu sprzedać? Czy nie? I co, mam to zrzucić? Opuść. Co, i da się to jakoś... Aha, w ogóle to mogę kopnąć i to się przesuwa. Ale tu gdzieś pamiętam, że był taki jakiś problem takiej treści, że to się chyba sprzedawało w ogóle poza tym markerem. Ale teraz pytanie, gdzie to było? Tutaj? No nie wiem, to będzie teraz metoda prób i błędów. Jak to się, kurczę, piórko sprzedawało i gdzie? Pamiętam, że to było takie jakieś właśnie dziwne miejsce. Którym... A może tu? Ale chyba nie. Jak to się sprzedawało? Bo ja nie pamiętam. Za długo w to coś nie grałem. No dobra, weźmy to jeszcze raz. No kurczę, piórko. No nie wiem, tak to wygląda, jakby tutaj to trzeba było sprzedać, ale tu jest jakiś silos znowu. Tylko tu są te markery. A może gdzieś tu? Bardziej bliżej tego czegoś. A, jest! Sprzedaj! 7 palet za 1820. Co? 1800... 7 palet 1820, skrzynka płyt 260. No to tak, zgadzałoby się. A czemu? Aha, no tak, trzeba tutaj podjechać i po prostu klikamy sobie sprzedaj. No dobra, to sprzedaliśmy. To jeszcze mamy 7. W porywach do 8 takich płyt, palet z płytami. Zanim sobie wrócimy, to jeszcze podjedziemy sobie w te miejsca, zobaczyć te maszynki, czy mam i no i te grabki cholerne. Wiem, że to u Eryka jakiegoś miało być, a ja właśnie do Eryka jeszcze nie byliśmy, u żadnego Eryka byliśmy, u jakiejś Anetki, u Jacka, o kurna, co to było? U Jacka i jeszcze gdzieś tam, u Jacka Danielsa, u Anetki z Krainy Czarów i jeszcze kogoś tam. Już nawet nie pamiętam, czy to był chłop, czy baba. Teraz czekamy, aż mi się wysuszy... Wysuszą te palety z deskami, no bo po co mam kupować, jak mam swoje, żeby tam temu gościowi zrobić te domki letniskowe. No a przy okazji wykorzystam sobie ten samochodzik, który od niego dostałem na pożyczkę, na czas zrobienia... Jedzę tym Yarisem! Na czas właśnie wykonywania tych... Dobra, tutaj sobie zaparkuję. O, troszeczkę jak trąba. Ale przejadą. Dobła, co tam? Tu mamy trekra drugiego. To jest przyczepka. Mamy maszynki, już widzę. To jest ta do tych pni. Ile ona kosztuje? Frezarka do pni. No, to jest dość tanie. Ale fajnie wykonana, powiem. Fajnie wykonana. Ten wałek odbioru mocy. I w ogóle fajnie to wygląda. Podoba mi się. No i sadzarka do drzew. Tylko kurne, ta sadzarka do drzew. Ona chyba nie jest do tego mojego traktorka. Coś mi się tak wydaje. Ona jest za duża do tego mojego traktorka, także...
Kurna. Ale ona też jest tania, także... ile mamy w ogóle teraz? No dobra, będziemy mieć około 5000. Kupimy za te pieniążki, myślę, jakiś las i będziemy wycinać drzewa, żeby... no żeby mieć więcej po prostu w tartaku, bo trzeba je sprzedać i zarobić. Ile kosztuje ten nowy ciągnik? Kosztuje nowy ciągniczek, tak z ciekawości. Ten większejszy? 34 tysiące. No, punktów doświadczenia mógłbym się troszeczkę... Znaczy, punktów społecznych mógłbym się troszeczkę pozbyć. 38. Ten jest droższy niż ten? No ja. Ale jakoś tak... Nie wiem czemu, ale tak... Ten mi się wydawał, że to jest ten lepsiejszy. No dobra. Myślę, że ten tańszy i tak by mi wystarczył. Gdzie my jedziemy? A, tu jest sklepik. Dobra, to my do tego sklepu sobie tak ładnie zaparkuję. To też jest tak dziwnie zrobione, no bo... O, proszę bardzo. A to jest jakaś kobitka, znowu jakaś Becky. A nie ten... Ale się spaliła na cycach. Ja dziękuję. Chciałbyś pohandlować. No tutaj widzę, że jeszcze troszeczkę nad tym tłumaczeniem muszą popracować. Inne. Książka do grzybów. Czyli w zasadzie taki standard. Bo myślę, że jakbym do kobiety powiedział w realu, chciałbyś pohandlować, to chyba bym zarobił klapsa w dziąsło. Nie chcę nic mówić, ale tak mi się wydaje. Wow, 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 wow. Aha, gdzie my jedziemy teraz? Gdzie my jedziemy? Trzeba sobie wytyczyć cel, bo tak, jeździć bez celu to się mija z celem. Te płyty z wiórów raczej mi się do niczego nie przydadzą, także je mogę sobie w zasadzie śmiało sprzedawać. Sprzedam sobie je i za te pieniążki kupię las. No i czekając w oczekiwaniu na co? W oczekiwaniu na Jordan. Tu mamy Jordana znowu jakiegoś. Michaela Jordana. Hello, my friend. How are you? Take a look around. W oczekiwaniu na to, aż mi się tamte palety wysuszą, no po prostu będę sobie dalej wycinał. Zadbam o rentowność swojego tutaj lumberjackowego, drwalskiego życia. Żebyśmy mieli z czego żyć. Co to mamy? Znajdź zagubioną owcę. No tak, zapomniałem. Którą mamy godzinę? 14:19. Dziwne, że mi te zadania jeszcze nie zniknęły. No dobra, tam musimy jakoś pojechać. Tutaj oczywiście... W ogóle trzeba będzie gdzieś znaleźć jakiś taki fajny las do wycięcia, w miarę tani. Z dużą ilością drzew. No teraz jak już działają te pozostałe punkty zrzutu, to nie musi być to jakoś blisko farmy. W zasadzie nawet lepiej, bo nie chciałbym mieć przy farmie tak łyso. Znaczy, no ja to tak mówię przy farmie. No dobra, no powiedzmy, że tamten teren, gdzie sobie mieszkam, mamy ten tartak, to jest farma, ok? Niech mi będzie. Nie kłóćmy się o to, niech tak będzie i tyle. Dobra, pędzimy teraz tam. No tutaj to raczej takie nie za ciekawe te drzewa. No ale też żeby było tak jakoś w miarę blisko tego punktu zrzutu, żebym ja nie musiał przez pół mapy jeździć z tymi cholernymi kłodami. Żeby je, wiecie, nie? Żeby je zrzucać. No dobra, jedziemy. Jedziemy, zobaczymy. Jak to nie będzie ten... W każdym razie mam dobrą wersję gry, bo są te... Jest wycinarka do pni oraz
Ja bym tego frezarką może do pni nie nazwał, no ale wycinarka do pni jest. No i sadzarka do drzew też jest. Także gites. Dobra, tutaj tak zaparkuję trochę jak mongoł. Albo nie, od razu sobie zawrócę. Nie będzie mi się chciało na mapkę... Kurna, i tak będę musiał wejść, bo mi się ten punkt nie chce wykasować, nie wiedzieć czemu. Także ja go sobie od razu wykasuję. Czy to jest Wiktoria jakaś cholerna? A gdzie jest Erik? Destiny urwanej. Czemu ty masz... Hello. Spodnie w słonecznik. Care to trade? On się jej też zapytał, czy chciałbyś? Ona też nic nie ma. No jasny gwint, no i niesz... O jasny pieron, no i gdzie jest ten cholerny Erik? Czekajcie. Wróćmy tu na chwilkę jeszcze raz. Nowe narzędzia, łopata, konywka, wszystkie narzędzia ręczne. Są one w dziale inne w spisie. No dobra, tylko ja ich, kurna, nie mam. Nie mam ich. I gdzie ja to niby mogę... A czekaj, a to u Eryka to nie było z tymi drzewami? Aha, ja już wiem, o co chodzi. Ja się będę musiał przespać. Ja się będę musiał przespać. Bo ja przecież ten zapis mam jeszcze sprzed update'u. Ten dzień miałem już przed update'em, a oni po każdym naszym spaniu aktualizują to, co mają w sklepach. Także ja tu niepotrzebnie jeżdżę i szukam. Partnerzy biznesowi, musisz spłacić długu wujka. Dobra, ile ja mam tam? Zadzwoń po holownik. Nie. Tworzenie podstawowego. Co to jest w ogóle? Aha, umiejętności jakieś moje, dobra. Gdzieś było coś takiego jak statystyki gospodarstwa. Ale nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie musimy teraz wrócić na farmę i sprzedamy resztę tych płyt. Tutaj w zasadzie byłby fajny ten chyba. Ten teren. Zobaczmy, blisko jest jakiś punkt zrzutu. No tutaj. To nie, to kawał drogi. Kawał drogi, ale... 006. Tak z ciekawości. Ile taki lasek by mnie kosztował? O ten. Kup ten las. 3000. Czyli w zasadzie praktycznie za darmo. A pojedźmy tam gdzieś bardziej... O, na przykład ten teren. Ale nie, bo tam były lipne drzewa. Ten. No i tutaj byśmy mieli ten punkt zrzutu. Tak. No dobra. Spławćmy to. Ile by mnie to kosztowało? Jak on będzie jakiś super drogi, to wiadomo, że go nie będę kupować. No ale jakby był jakoś tak w miarę przystępnej cenie. To w zasadzie why not?
Co to było? Co to było? No właśnie, bo tu mamy ten taki lipny trochę ten las, zobaczcie. Tak mi się wydaje przynajmniej, a ten... Też nie wiem, czy to ma takie jakieś większe znaczenie, nie? W tej grze. Tu jesteśmy jeszcze za daleko. O, to jeszcze nie jest ten teren, odkąd on się zaczyna. Aha, tam w zasadzie dopiero, no dobra. Czyli tutaj w zasadzie, tak? No tak, taki terenik. Sporo tu drzew. No, ten fragmencik mógłbym kupić. To mnie kosztuje 4200, ale mógłbym sobie wykorzystać trochę punktów doświadczenia. Znaczy, Boże, punktów doświadczenia. Cały czas to mylę. Nie punktów doświadczenia, tylko punktów umiejętności. W zasadzie... Zastanawiam się, czy sobie nie kupić tego kawałka lasu od razu. Dokąd to jest? To jest dotąd ten teren, tak? No w zasadzie tak, tam jest jeszcze kawałek, w sumie kawałek ode mnie, więc nie będę patrzył na te łyse drzewa. No, myślę, że to byłoby całkiem spoko. Dobra, kupię go od razu. Kup ten las, ale... Dokonaję zakupu tego lasu. Może teraz ścinać w nim drzewa. Dobra, jak podejdę sobie do drzewa. Aha, nie, dobra, to chyba po ścięciu dopiero jest taka charakterystyka czy coś. No dobra. W każdym razie jedziemy teraz do tego. Do domciu. I będziemy... sprzedamy tą resztę tych płyt. Zobaczymy, co z tymi kwiatkami. No i będziemy się już raczej żegnać na dzień dzisiejszy, a wycinkę lasu zaczniemy w następnym odcinku, myślę, się nią zajmiemy. Ja mam nadzieję, że te punkty zrzutu faktycznie działają, bo jak nie będą działać, to się zdenerwuję. No ale to najwyżej będziemy mieć taką... Aha, ja źle jadę, tak? Nie, dobrze. Nie ma w zasadzie krótszej drogi, tylko trzeba tak naokoło jechać. No dobra. Ale upierdzielony tą Yarisą jedzie dobrze. Przynajmniej nie jest mi wstyd, że ja tak upierdzielonym tym swoim pick-upem jeżdżę. Ale będzie trzeba na jakąś myjnię zajechać. To i tak nie zmienia faktu. Co to w ogóle jest za samochód? Niczego mi to konkretnego nie przypomina. Chociaż też w zasadzie chyba jakaś Toyotka. Tak mi się wydaje po tych lampach przednich, ale pewności nie mam. Czekaj, gdzie mnie prowadzi ten? No dobra, on mnie prowadzi do mojego tartaku. Znaczy jeszcze nie mojego, ale ja już sobie go przywłaszczam. A przypominam wam, że trzeba tutaj zarabiać pieniądzory, no bo muszę spłacić tego cholernego złodzieja wujka i pamiętajcie, że z rodziną to się wychodzi tylko dobrze, ale na zdjęciu. A ten co się zatrzymał? A no bo to blondyna, no to wiadomo, nie? Przecież, nie wiem, ona prawo jazdy w chipsach wygrała i nie wie, że na mostach, w wiaduktach, w tunelach się nie wolno zatrzymywać. Nie wolno. Nawet dobrze, że ten lasek sobie tam kupiłem, no bo będzie z daleka tutaj, nie będę musiał patrzeć na ten łysy teren. Robisz się głodny. W zasadzie to tak, bo ja nic nie jadłem. Ale tamta kobitka mówiła, że ona kawę sprzedaje, a mnie oszukała, bo żadnej kawy tam nie miała. A zjemy sobie fasolki. Aha, no tak, zapomniałem, że w Lumberjacku się nie da nic zjeść, jak się siedzi w pojeździe. Trochę tego nie rozumiem. W Farmersie się da. W Lumberjacku niekoniecznie. Nie rozumiem tego dlatego, że... Dlaczego nie mogę sobie zjeść czegoś w swoim własnym, prywatnym, osobistym samochodzie? Co?
No właśnie. Ja też nie wiem. Dobra, tu sobie ładnie zajedziemy, podjedziemy, siup. I ładujemy. Dobra, zacznijmy może stąd. No dawaj. Tutaj, żeby to miało tak jakiś sens. Ręce i nogi, odrobina rozumu. Tu. I ostatnia. No halo, co jest? Dobra, czyli jedna nam w zasadzie tak czy inaczej zostanie. No z jedną to mi się nie będzie opłacało jechać. Tak, jedna nam zostanie, a z jedną to mi się nie opłaca jechać. Także niech ona sobie tam stoi i czeka na lepsze czasy. Na lepsze czasy. No po prostu niech czeka, aż będę miał więcej do wywiezienia. Dobra, którą mamy godzinkę? 16:15. Dobra, ja sobie wysiądę. Teraz sobie tutaj ładnie te fasolki wreszcie kłapnę. Ale będzie w nocy, kurna. Mam nadzieję, że nie jebnie jak Czarnobyl w 86, no ale na to już za dużo nie poradzę. Gdzie on mnie tam prowadzi? Aha, no tak, bo to jest mój las. Dobrze, to niech mnie prowadzi do tego mojego lasu, tylko żebym ja się tam nie zapędził. Teraz tak, tu gdzieś muszę sobie ładnie w lewo skręcić. Na tym takim fajnym fikuśnym skrzyżowanku. O, właśnie tym. Pięknie. I teraz już chyba było cały czas prosto, aż dojedziemy na Giewont i skręcimy w lewo, tak? No tak. Także proszę mnie tu nawigować. Co bym sobie ze trasy nie zboczył? Tutaj jest punkt zrzutu, czy mi się wydaje? Where ja jestem? Tu ja jestem. Nie, wydawało mi się. Chociaż w zasadzie... No nie, no jak? Przez ten most? No przez ten most to trochę nie bardzo. O, tutaj pan widzę, że... Jak na moście nowochódzkim w czasie betonowania. No po prostu jakiś debil wjechał na most nowochódzki w trakcie betonowania w nocy i... No i... Cały most był w zasadzie do betonowania od razu. Nie wiem, czy cały most, czy jakiś tam fragment. No ale... Dodał po prostu ludziom roboty. No i tyle. W skrócie. Czekaj, czekaj, czy oni mnie tu nie oszukują, aby na pewno? 200 ile? Ja mam dostać za jedną. 260. Dobrze. 260, a oni chcą mi dać 1800. Czy oni mnie tu nie okradają na tą jedną paletkę? 260 razy 7. Nie, zgadza się. No i dobrze. Sprzedaliśmy to. Ile mam? Jaki mamy stan konta? 3000, czyli w zasadzie taki jak taki, z jakim zaczynaliśmy, tylko jesteśmy bogatsi o ten las do wycinania. No i będziemy bogatsi, bo będziemy sobie tam tworzyć ładnie te paletki z deskami i w ogóle będziemy sobie je oczywiście sprzedawać. To co tam na własny użytek, to pójdzie na własny użytek, a reszta na sprzedaż, nie? Będziemy sobie też stopniowo oczywiście odnawiać nasze gospodarstwo. Tak sobie kurczę piórko myślę. Teraz wracamy już do domu. Prześpimy się. Zobaczymy jeszcze, czy mogę te nasiona wreszcie kupować. No i te grabki, sadzarki... Znaczy sadzarki mogę, ale grabki, łopaty i inne konewki sobie tak ładnie zetniemy. O, proszę bardzo. Pięknie tu jest, pięknie. Podoba mi się lumberjack. Chociaż jakoś zawód drwala nigdy nie był
bliski mojemu sercu. Szkoda, że jeszcze nie możemy hodować zwierząt tutaj. Dobra, powiedzmy... Nie jest to mój samochód, ale zaparkuję sobie nim tutaj. Żeby był troszeczkę pod zadaszeniem chociaż. Mamy zbiornik paliwa. Ile ja tam mam benzyny? 2 tony. No dobra, ale to nie jest Farmers Dynasty, tutaj aż tyle paliwa nie idzie. Okej, ładnie sobie zaparkowałem. Idę teraz przerobić te ryby na mielone. No właśnie, dom też będzie trzeba odnowić. Ogólnie wszystko. Mleko skondensowane. Zrobimy sobie oczywiście i tą rybę w oleju. Łybę w oleju, łyba. A czekajcie, mam jakieś dania z rybami? Nie mam. Tam mnie oszukała, bo miała mnie coś nauczyć, coś pokazać, a za te grzybki, które jej nazbierałem, a ona nic. Nic a nic. No ale cóż, tak to już jest z tymi kobitami. Śpij wygodne łóżko, śpię wygodne łóżko. O, nie odlicza nam się ten czas. Czujesz się wypoczęty, wróciłeś do pełni sił. W zasadzie ja sobie zrobię tu zapis. Taktyczny zapis zawsze spoko, bo jakby mi coś teraz... Aha, zobaczmy zadania. Znajdź zagubioną owcę. Zlecenie naprawy. Zlecenie naprawy i przycinanie krzewów. O kurna, przycinanie krzewów? Nie było czegoś takiego. No dobrze, w każdym bądź łazie. Idziem. Tylko pytanie, czy będziemy jechać samochodem, czy ja bym sobie tam od razu trekra zawiózł? Może trekrem od razu, nie? No bo po co ja mam potem tutaj wracać tym samochodem i tym trekrem jechać? Aha, tu jest ta przyczepka. Musimy pamiętać, że mamy tą przyczepkę, żeby sprzedawać jeszcze, wiecie co, nie? Żeby sprzedawać wióry. Dobra, jedziemy. Tu sobie ładnie wyjedziemy na tą autostradę. Sobie ładnie wyjedziemy na tą autostradę i zobaczymy, czy... Tak, to jest dobra przyczepka, okej. I zobaczymy, czy wreszcie będę mógł te łopaty czy coś kupić. Tutaj podjedziemy do tego gościa. Aha, no i od razu zrobimy sobie tamte te... Wiecie co, nie? Naprawimy te budynki. Kurde, ja na pusto... Nie, ciągniczek będzie trzeba wymienić zdecydowanie. Bo ja na pusto tym jadę pod górkę ledwo. Ledwo zipię. No dawaj, dawaj chłopie, tym trekrem. No dawaj, dawaj treker. Myślę, że w 90 minut powinniśmy odcinek zamknąć. Dobra, tu się zatrzymiem. Siemano Jack. Hello there, welcome to my store. Okej. So, what do you have in your store? Dobra, czy masz coś dla mnie? O, masz! Łopata, kupię sobie łopatkę. Grabki, kupię sobie grabki. Ale nie, po co mi dwie grabki? Jedne mi starczą, chłopie. Zabieraj ją. Kurna, straciłem. Nie grabki, Deklu. Konewka, o właśnie, konewka, dobra. Konewki mamy, jedzenie. Narzędzia. No dobra, on nasionek nie ma, ale mam jedzonko i mogę mu łybki sprzedać. Łybki mu mogę sprzedać. Sprzedam mu mleko skondensowane. Chociaż mleko to może tak zostawię sobie kilka. O, powiedzmy.
Łybki mamy, miodziki. Dobra, miodziki też sobie zostawię, ale z dwa. No dobła. Napiłbym się kawy. W sensie tu w grze. No ale nie ma. Dobra, ale mamy w każdym razie konewkę. Znajdź zagubioną owcę. Nie będę biegał za żadną zagubioną owcą. Tam jest zlecenie naprawy. I tam sobie pojedziemy. Matko, tam mamy kawał drogi. Ja tym trekrem będę tam 2 lata jechał. Ale mamy tu przecież przystanki autobusowe. W zasadzie mógłbym sobie skorzystać z transportu publicznego gdzieś, jakbym jechał po drodze. Tam jest przystanek, ale my tu skręcamy. Dobra, w każdym razie kwiatki będę mógł zasadzić. No to tak w zasadzie, znaczy najpierw jeszcze muszę te nasiona kupić, nie? No ja. No i co, i dopóki w zasadzie nie ukończę tam wycinki tego lasu, no to ja tym traktorem nie będę zjeżdżał na farmę, no bo mamy tutaj ten transport publiczny, ja sobie tam autobusem będę podjeżdżał, ewentualnie swoim pick-upem, no ale nie będę tam za każdym razem jechał tym ciągniczkiem, a w jedną dobę ja tam tego na pewno nie skończę, nie wytnę całego tego lasu, także wiecie. Nie ma sensu krążyć tam i z powrotem. Ja sobie skorzystam z transportu publicznego. Będziemy sobie nim dojeżdżać. Podejrzewam, że ładnych parę odcinków nam tam zejdzie. Może troszeczkę porobię też między odcinkami. Natomiast będzie trzeba też pod koniec dnia na przykład wrzucić te kłody, które mam nadzieję zdążą dopłynąć do tartaku, wrzucić do suszarni. No żeby one też na bieżąco schły, bo tam mamy ograniczoną ilość miejsc, ograniczoną ilość tych palet, które możemy w danym momencie suszyć, w jednym momencie. Także dobrze by było też, żeby o tym pamiętać. Ale też, żeby nie kursować tam i z powrotem, no to właśnie tak jak mówię, dzień spędzić na przykład tam na wycince drzewa, koło 16-17 zwijać się do domu i ładować te palety do suszarni. Dobra, tamten gościu się widzę nie przemieścił, więc jest gites. Bo oni się tu lubią przemieszczać. Mamy przystanek w zasadzie. To ja się tu zatrzymam. I zobaczymy, czy jest tam gdzieś przystanek blisko niego, bo jechać tam dla mnie żaden interes. Dobra, no bo po co mi tam jechać, jak i tak będę musiał wrócić. Ale jak na złość nie ma tam przystanku żadnego. No dobrze. Ile tam mamy? 700 metrów. No gościu, wpuściłbyś mnie do ruchu, co? Patrzcie, co za uparte bydle. No nie wpuści biednego mnie. Dobra, ale ja tam nie będę jechał tym ciągniczkiem chyba. Zostawię sobie go tutaj na tym skrzyżowaniu i tam zajdę z buta. No po prostu tu jest pięknie. Niech ktoś mi jeszcze raz powie, że Lumberjack jest gorszy od Farmersa, to normalnie zaliczy takiego klapsa w dziąsło, że zęby będzie z podłogi zbierał. Albo dobra, zajedziemy sobie już tam do tego gościa. A co? Dawaj tam. O, ktoś tam mnie obgaduje. Hotel.
Jelonek! Co to, my będziemy jakiś hotel naprawiać? Kurno. No, jelonku, bo ja cię nie chcę rozjechać, także... Ani crash testów też nie chcę zaliczać, żadnych. Dobra, ale kurna... Weź pan wiochy, może nie rób. Dobra, widzę, że tak, bramy mają zamkniętą, nie są zbyt gościnni. Matka, mam ten hotel cały naprawić. Dobra, zaparkurujemy sobie gdzieś tu, powiedzmy. Tak na dziko. Sami se otworzymy bramki. Ja sama otworzę. Proszę bardzo, ja sama. Przepraszam, czy zostałem Jolkę? Chciałem cukru pożyczyć. Kurde, no niezły ten hotel, tylko faktycznie tak troszeczkę jakby remontu wymagał. Ty, panie Muzin. Hi. Oh, hello. Pohandlować? A zapytajmy, a not co? Now, sorry. Dobra, ty nie chcesz handlować. Need me to help you with something? No dobra, aż za nie mówił z wrażenia. Ile dostanę pieniądzorów? 1400, euro. Sure. Pewnie, no chłopie, problem. Dawaj. Dowej mi ten budynek. Zaraz ci go zrobię. Nie piłą. Bo nie będziemy nic wycinać. Kurde, trochę nam zajmie naprawa tego hotelu. Ale fajne to zlecenie. Podoba mi się. I dość dochodowe. Dość dochodowe. 1400 euro. Sporo. Nie powiem, że nie. Przydadzą się pieniążki. Dobra, zróbmy może, bo ja tak po trochu wszędzie. Ale w zasadzie możemy tak robić, tylko żeby żadnego tego młoteczka, że tak powiem, nie pominąć. Mhm. Dobra, tutaj i tutaj. Aha, tu jeszcze. Ale tu się teksturki biją o prawo do wyświetlania. No, tam coś skopali ewidentnie. Fajnie, nowe schody, a stary ten... powiedzmy taras, czy coś. Czy stary, no po prostu uszkodzony, tak? No ale może faktycznie nie miał kto im tego zrobić, czy coś. To ja im to zrobię, a co? Jakiś tam pierwszy, lepszy gościu, który przychodzi, siema, no, macie do naprawy jakiś hotel? Chociaż no, skoro mnie wzięli, to chyba nie taki pierwszy, lepszy, co? Ja bym byle komu nie dał swojego hotelu odnowić, w sensie wyremontować w zasadzie. No może nie przesadzajmy z tym wyremontować, ale naprawić. I mamy tam jeszcze jedno zlecenie gdzieś z naprawą budynków. Które na pewno też zrobimy, bo pieniążki nam się szczególnie teraz w dobie pandemii przydadzą. Dobra, ja bym może proponował tak, skończyć najpierw, właśnie, będziemy robić po prostu ścianami. Skończmy najpierw jedną ścianę, całą, i dopiero potem przejdziemy na następne ściany, gdzieś tam. Tak trochę szacher-macher. Nie wyskoczę na tą barierkę, czy kurna coś? Wyskoczyć nie wyskoczę, ale przeskoczyć przeskoczę, no dobra. Dosięgłem, czy też dosięgnąłem jakimś cudem, tu też. Dobra, ale teraz bym chciał wrócić, nie da się, nidrydy. Ale wrócimy sobie schodkami, w sposób cywilizowany. Takie, widzicie, proste zadanko, zajmie nam ono może 10, max 15 minut czasu realnego, a dostaniemy za to 1400 eurasów przy minimum wysiłku. Ciekawi mnie, ile mi ten inwestor lokalny za te domki letniskowe będzie chciał dać.
A ja już nie pamiętam w zasadzie, ile on mi tam proponował. Partnerzy biznesowi, nie to, tylko to. 5200 eurasów, także tam dopiero dostanę ładne pieniążki. Ale dobrze, przydadzą się może na ten nowy ciągnik. A jak nie, no to na pewno na jakiś nowy las. Coś tam mi kur na głowę zawraca. Tu nie doskoczę, za niski jestem. Jednak moje 1,90 m wzrostu nie wystarcza. Wow, wow, a czemu? Ty, oddaj, nie wędka, chłopie, nie będziemy teraz łowić ryb. Chyba, że gwoździe. Ale tutaj to ewidentnie jednak bez rusztowania się nie obejdzie. Nie piła. Jeszcze muszę pamiętać, że trzeba na dach wyjść. Dobrze, że się w środku na mnie każą robić. Chyba. Chyba. Kurde, bo bym spadł teraz ładnie. Dobra, ściana jest zrobiona. Nie wiem jak dach. Skoro już mam rusztowanie roz... No i spadł z rusztowania, kurna. I chłop normalnie do weterynarza teraz powinien iść. Chodźmy, sprawdźmy, bo jak już mam to rusztowanie, to chcę sprawdzić, czy tak jest do remontu. Tu widzę, że nie. Dobra, czyli widzę, że dach jest w zasadzie po remoncie. Wow, 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 ten piękny napis, abym sobie zrobił jego zdjęcie. Denerwuje mnie tylko tamten, ten. Mogę to jakoś... O, właśnie. Proszę bardzo. Piękny ten napis. No, 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 gościu, żebyś mi tylko stąd nie spadł. Bo by nie było co z ciebie zbierać. Zabierzemy to rusztowanie. W tym kraju nie ma nic za darmo, nawet rusztowania. Także no. Proszę bardzo, zabieramy. Proszę bardzo, zabieramy. Teraz tak. Nie piła. Dobrze, tu jest wszystko. Tu jest finito, teraz tak, tutaj. Jednak troszeczkę nam chyba dłużej zejdzie z tym hotelem i już chyba w ogóle nie dojedziemy tym trekrem. No ale nie, dobra, chociaż dojedziemy do tego naszego nowego lasu. Powiedzmy, że może zetnę chociaż jedno drzewo. I no może chociaż jedną przyczepkę wywieziemy. Zobaczymy, nie ma co planować, bo nie wiem ile mi tu zejdzie, kurna. Kurczę piórko z tym. A jak ja mam na ten teraz wyjść niby? Tak, teraz to już w ogóle za ogrodzenie jeszcze wypadłem. No, kurna. Ja pierdyle, naprawdę, ażem się wpakował jak Hanka w pomidory, no. Siup. Dobrze, fajnie, wszystko pięknie, tylko jak ja mam na ten cholerny taras wyjść? Ten dyk? No, no Rachel nie. A przez hotel pewno nie wejdę, nie? No bo pewnie drzwi zamknięte. Ha! Pewnie. No to cóż, będzie trzeba sobie poradzić. Sposobem. Siup. Nie to, tylko to, chłopie. Proszę bardzo. I tak tam wejdę, i tak tam wejdę. Tylko może się tu troszkę bardziej połamie. O kurna, jak już tam byłem, to mogłem zrobić od razu to u góry. A kurna, i tak będziemy musieli tam wrócić i tak, no dobra. Tylko pytanie, jak ja stąd wyjdę? Ha, to jest też dobre pytanie. Bo wszedłem tutaj, fajnie. No ale jeszcze trzeba wrócić. Tam skąd przyszedłem? No tu szkoda, że nie możemy sobie wejść do tego hotelu i chociaż przejść tak na wylot, wiecie, w sensie wejść
i wyjść następnymi drzwiami naprzeciwko, żeby właśnie się na ten taras dostać. Już nie mówię, żeby robić coś w środku, ani zaglądać tam do pozostałych pomieszczeń. Pozostałe pomieszczenia mogłyby być zamknięte, ale chociaż żeby się dało tutaj wyjść na ten taras. No bo tak na dobrą sprawę, w sposób normalny, humanitarny, nie da się tu wyjść. No nie da się, nidyrydy po prostu. Aha, no ja przyzwyczajony z Farmer z Dynastii, że trzeba trzymać to oko inżyniera, żeby widzieć, gdzie trzeba naprawiać. A tutaj fajnie, bo nie trzeba, tylko te młoteczki się tak fajnie podświetlają. Dobra, tutaj. Po kolei. Dobra, jeszcze muszę pamiętać, że tam trzeba wrócić. Okej. Jak mówię, na bieżąco, po kolei, za kolejnością, jeden po drugim. Młoteczku. Tutaj, tutaj. O, te drzwi też by można wymienić. Bo z nich to już raczej nic nie będzie. No tam nie doskoczę. No kurna, mogłem w zasadzie najpierw wyremontować tą podłogę, no bo tak położyć rusztowanie na takim czymś, a wyjść na nie potem, to troszeczkę, wiecie, strach. Także najpierw sobie wyremontuję, żeby mieć większą pewność, że to coś mnie utrzyma, a nie, że zaraz tam spadnę z góry, bo bym nie chciał. No dobra. Dobra, tu wyremontuję ile się da z tego poziomu. Bo też, żeby nie biegać już tam z góry na dół, nie? Tylko jak już wyjdę tam do góry, to zrobimy całą tą górę. W zasadzie wiecie co, ja sobie tamten budynek może już naprawię poza odcinkiem. Jak będę grał, jeżeli będę grał, jak nie, no to na następnym odcinku. Bo zbliża się nasze magiczne 90 minut. Aha, tutaj w zasadzie nie musimy się wspinać, więc okej. Tu jest tylko dół do zrobienia. Aha, tutaj jeszcze coś. Idziemy do góry, idziemy. Teraz tak, żeby tam za blisko znowuż nie podejść i nie spaść. Tu coś jeszcze, tu coś, tam jest młotek. Dobra. Czyli w zasadzie tyle. Dach jest w stanie, bym powiedział, wzorcowym. Usuń. Od razu zabieram, bo moje rusztowanie. Dobra, musimy jakoś się stąd wydostać teraz. Nawet nie było to takie, wbrew pozorom, trudne. Siup, dawaj, chłopie, dawaj. Teraz celnij się na ten balkon, dobrze. Aha, tutaj mamy tylko to i powinien być koniec. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś, a nie, dobrze. Już żem myślał, że gdzieś żem coś ominął. No ale sobie nie przypominam, żebym coś ominął, także nie powinno tak być i tak nie jest. Dobra, gościu, dawaj mi pieniążki. Co to za jakieś tajemnice? Czego nie będziesz nikomu mówił? Kto ci hotel zrobił? Proszę właśnie mówić, bo będę miał więcej zleceń. Tylko jakby się komuś nie podobało, to proszę nie mówić, kto to robił, dobre? No. I proszę pamiętać, że tak zostało zrobione, za ile zostało zapłacone. No. Dobra, tutaj sobie podjedziemy do tego sklepu, po drodze w zasadzie aż do mojego lasu. Po drodze do mojego lasu sobie tu podjedziemy. Jakbym wiedział, że ten ciągniczek uciągnie mi tą maszynkę do sadzenia drzew, to bym sobie ją kupił. W zasadzie mogę zrobić taki test.
może kiedyś taki test zrobimy, że kupię sobie tą maszynkę do sadzenia lasu, podłączymy ją do tego ciągnika i sprawdzimy. Jeżeli będzie to działać dobrze, to ją zostawię, jeżeli nie, no to po prostu cofnę zapis gry. Najzwyczajniej w świecie. Zrobimy taki test. Jest tu dużo miejsc na zapisy, także spoko loco gites majonez. Możemy sobie taki test zrobić. No a jeżeli nie, no to wiecie, żebyśmy nie stracili za dużo pieniążków. Dobra, mam na... O, tutaj też widzę, że domki letniskowe, pewnie też będziemy mieli w przyszłości jakieś zleconko, żeby zrobić te domki letniskowe. Dobra, i tu mamy ten sklepik, sorki, ale się... zaczytałem. Momento. Okej. Dobra. Siemano. A to ta brzydka. May I help? I spalona. Care to trade? Chciałbyś pohandlować? Mamy nasionka. Jest. Może się wreszcie dowiem, co to za kwiatki. Cosmos seed. Aha, to widzę, że jeszcze nie zostało przetłumaczone. Matko, ona ma po 500 tego wszystkiego. To nie, ja bym sobie tak na razie może po 10 każdego rodzaju tego 10. Co? Dobra, niech będzie 20. Tego też 10 i słoneczników też kupiłem 10 już. Dobra, to tylko tych jednych będziemy mieć 20. Okej. Idziemy do naszego trekera. Siup. No i jedziemy do mojego lasu. Jedziemy do mojego lasu robić wycinkę. Wytniemy sobie ze 2-3 drzewa i wywieziemy do... no do tego punktu zrzutu, żeby zobaczyć, czy on w ogóle działa. Mam nadzieję, kurna, że tak. Ciekawe, bo maszynki można sprzedawać i w ogóle... No a czy na przykład teren mogę sprzedać? No bo, kurde, kupiłem sobie taki teren trochę pagórkowaty i w ogóle, a nie wziąłem pod uwagę, że ja tam będę miał problem, żeby wsadzić jakieś drzewa, nie? No właśnie. I w zasadzie i tak nam by się przydały dwa traktory. No bo jeden taki z przyczepką, żeby ładować, a drugi od razu, żeby te pniaki wycinać, nie? No bo przecież nie będę potem jeździł i szukał pniaków, które są wycięte, a które nie. No dobra. Zaczniemy od drogi, myślę, nie? Tutaj te krzoczki od razu.
Siup. Krzoczki, krzoczki, krzoczki. W okolicy. A co to? To drzewo już nie jest moje? Moje. No. Czułbym się oszukany, jakbym nie mógł sobie go wyciąć. Ale w sumie... No nie wiem, czy ono jest moje. Teraz mi pociągną z punktów socjalnych. Dostałem karę. O kurna mać. A ja byłem przekonany, że to jest moje drzewo. Ale nie wiedzia... Dobrze, fajnie, że się da wyciąć to drzewo. Tylko 1200 kary. No gorzej z tymi punktami społecznymi. No ale 1200. No nie, no za takie jedno drzewo nie zarobię na nim 1200, także no kara trochę boli, nie powiem. Dobra, to jest moje, tak? Moje. Świerk, martwy pień. Aha, dobra, tu mamy ogólnie 26 drzew. Sporo. 26. No, no, to będziemy mieć drzewa, drzewa. Będziemy mieć wycinkę na kilka odcinków. Dobra, jeszcze jedno drzewo sobie położymy. No, 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 nie tak szybko. Bo mi się łańcuch zatnie. No, tu trochę dźwięk spóźniony. Dobra, uwaga, leci! Wow, za dużo drzew ściąłem, bo zaczyna lagować. Także trzeba w zasadzie ścinać po jednym i od razu na bieżąco zbierać, bo wtedy nie ma problemu, a tak to jak się za dużo zetnie, to ja teraz tu pracuję w, uwierzcie mi, 12 klatkach. 12 FPS-ach. Jak miałem w granicach 40. Ale to jest ogromne drzewo, ja pierdyle. Ale tu będzie kłód, a dwie kłody to jedna paletka. Przynajmniej tak było. Ty! Ja pierdyle, to drzewo jest takie długie? Dobra. Widzę, że tutaj z optymalizacją jeszcze nie zostało to naprawione, ale już w tym momencie powiedzmy, że się poprawia. 15 klatek. 16, 20, 26, 30 wróciły do normy. No, także nie ścinajcie za dużo drzew naraz, tylko najlepiej jest je po prostu ścinać. Od razu ładować, albo w zasadzie nie trzeba ich od razu ładować, tylko chociaż z tych gałęzi poobcinać, bo one strasznie, jak za dużo sobie ich natniecie i one nie będą obcięte z gałęzi, no to tak się dzieje, jak się dzieje, nie będą obcięte z gałęzi i obcięte, pocięte na kawałki. Także to trzeba na bieżąco robić. Ja tu mam tylko 3 drzewa ścięte, także no widzicie. Jeszcze tutaj z opty pod tym względem nie jest tak dobrze. Ale to jest pewnie kwestia jakiegoś update'u, może. Mam nadzieję. No bo w takich warunkach pracować to... No ciekawy ten teren sobie tu wybrałem, nie powiem. Chociaż w zasadzie, kurczę, z tego co wiem, to takie lasy przed wsadzeniem tego drzewa nowego, no to się przecież orze się tą glebę, no bo jakbym wbił tą maszynkę do sadzenia w taką twardą ziemię, nie? Także tutaj troszeczkę pod tym względem brak takiej konsekwencji. Dobra, na dół sobie załadujemy te duże kłody oczywiście.
Najpierw sobie tam w ogóle do góry wyjadę, bo potem jak się załaduję, to już tu do tej góry nie wyjadę. Ale ogromniasta kłoda, ja dziękuję. Ja mam nadzieję, że ja będę mógł zrzucić te kłody tutaj. Bo jak nie, jak będę miał jeździć tam i z powrotem do tego tartaku, to ja się chyba zabiję. No, położę to, wsadzę tu. Dobra, jakoś wejszło. Ale fajne, grube drzewo, ładne. Podoba mi się. Dobrze. Siup. Co ty? Co ty gadasz? Siedź tu i mi nie spadaj stąd. Bo co ty sobie w końcu wyobrażasz? Proszę bardzo, siup, ładujemy. Kurde, będzie to taki trochę chyba dłuższy odcinek. Patrzcie, cztery kłody i w zasadzie koniec. Wezmę tą jedną tak na dziko, no bo tu już jej nie upchnę, nie. To ją wezmę tak na dziko, powiedzmy. I punkt zrzutu mamy tutaj. Tu i w lewo, no dobrze. To cóż, to jedziemy. Lecimy na Szczecin. Nie będę ładował więcej, no bo... No nie, tą kłodę pierwszą mogłem inaczej załadować i by mi jeszcze za dwie pewnie weszły. No ale dobra. Także nie warto tutaj ścinać cudze drzewa. No bo to nas kosztuje słono. 1200 za jedno drzewo to jest bardzo dużo. Nie zwróci nam się to za jedno drzewo. Kilka dobrych paletek będzie trzeba sprzedać z deskami suchymi. Dobra, ale jak się tu nie będzie dało zrzucić tego cholernego drewna, znaczy zrzucić jak zrzucić, tylko żeby ono dopłynęło w to, do mojego tartaku. To jest lepsze pytanie, czy ono faktycznie tam dopłynie. No i będzie trzeba ten ogródek też zrobić z tymi kwiatkami. Ja nie wiem, może go zrobię, albo się nim zajmiemy już w następnym odcinku, albo go też zrobię poza, nie wiem. Tu jest punkt zrzutu, ja nie po tej stronie rzeki. Nie, no szajsen. Ale to ja tam nie będę tak naokoło jeździł, co ty? Ale tu może przejadę, przejadę czy nie przejadę? Tu powinienem chyba przejechać. No jo. Ja tu przejadę. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ładnie. Okej. Zrzut kłody zostaną automatycznie przetransportowane do tartaku, a po drodze odpowiednio nasiąkną. Okej. Okidoki, podoba mi się to. Ciekawe, czy jak sobie będziemy gdzieś tam jechać, na przykład, czy one faktycznie tak będą płynąć sobie do tego mojego tartaku. Dobra, zwiększę sobie trochę DPI myszki, bo do takich... Ty, faktycznie płyną sobie w stronę mojego tartaku. No dobra. Okej. Dobrze, no to fajnie, że da się tu przejechać, bo jak nie, no to musiałbym do tamtego następnego punktu zrzutu prawdopodobnie jeździć. No bo tutaj tak naokoło to podejrzewam, że byłoby zbyt naokoło. No dobra. No i myślę, że to będzie spoko opcja, żeby tak właśnie tutaj, powiedzmy sobie, ścinać ten lasek, wywozić to drewno tak mniej więcej do wieczora. Wieczorem zająć się tam w tartaku trochę i te cholerne no po prostu już pocięte w deski drewno dać do suszarni. No i tyle. Ja sobie tutaj dojadę do tego
dojadę sobie do tego mojego lasu i tu się rozstaniemy w tym moim lesie. No i możliwe, że się przywitamy w odcinku następnym, właśnie też tutaj w tym lesie. Dobra. Wywieźliśmy sobie pierwszą przyczepkę, sprawdziliśmy, działa to tak jak powinno. A przynajmniej mam taką nadzieję. Z tego co było w changelogu, no to jak sobie w tym momencie zapiszę grę, no to te kłody tam dopłyną. Mam taką kurna nadzieję, bo nie chciałbym ich stracić. Dobra, tutaj sobie stanę. Siądziemy. O, czekajcie, my je zrzuciliśmy. One sobie powinny gdzieś tam... No jeszcze raczej nie dopłynęły. Dobra, tak czy inaczej. No cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się mocno i się nie puszczajcie. Życzę miłych wakacji, miłego urlopu, miłego wypoczynku, jeżeli jeszcze macie. Jeżeli jeszcze przed wami. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pa, pa.